Tutaj mamy elementy od przedniej osi, dokładnie zwrotnic od miękkiego przodu. I tak, tutaj jak widać mamy ładnie dużo tulejki. A tutaj nie mamy nic praktycznie. Ale jeszcze nie chodziło o budowę, więc jest jak najbardziej do wymiany tulejka. Rozwiercić to będzie ok. A druga tulejka jest tutaj. Tutaj, jak chyba będzie ją widać. O. No tutaj mam paczkę z tymi częściami. Tu mamy te kapturki tych tutaj zwrotnic od góry, gumy dolne, sporzeń przedniej osi, skropola wziąłem, jeden czop, tuleję do przedniej osi. No i teraz wybijamy te stare. Tutaj z kanału bodajże Borek 17, coś takiego, on ma taką prawdziwego zdarzenia 40 z tym właśnie miękkim przodem, ładnie odnowioną, będziecie mieli link do niej w opisie. On właśnie mówi, że tutaj potrafią być tuleje z tworzywa i wtedy to nie pasują te kupne, to trzeba roztaczać. Jako że ja tutaj prasy nie mam takiej typowej, to radzę sobie tutaj o tak. Tutaj taki ciasteczko metalu, ciężarek 4 cm gruby, tutaj taka szyna przyspawana i też idzie wprasować normalnie tulejki. I tutaj o, stara tulejka nam wychodzi, nowa ją wpycha. Jako że ta moja pseudoprasa jest tutaj, by była za krótka na to, teraz wymyśliłem, rzadko bo rzadko, ale coś wymyślę. I tak, szpilka 20, to jest stara zębatka z rozrzutnika, nie wiem, tulejka walcowa, coś takiego, a tutaj prawdziwa tulejka. Tylko wkręcamy i wszystko idzie fajnie. Wszystkie tulejki już mam tu powprasowywane, teraz trzeba je dopasować do tego. Ja już tutaj to rozwierciłem i o. Tutaj o, fajnie to chodzi. I drugi również tutaj mamy zrobiony, ładnie chodzi, bez luzu. Ostatni element układanki też już zrobiony. Tutaj jak już to robię tak, tulejki wszystko dorabiam. Roztaczamy, żeby to chodziło. To dorabiam tutaj kalamitkę. Tutaj mamy otworek, wiertło, piątka. Jest to bardzo jakieś takie dosyć twarde, bo bardzo ciężko się w tym wierci, ale jakoś mi się udało. Oczywiście wiertło w środku musiało mi pęknąć. Chwilę się bawiłem, ale udało się to wybić. Tu już mamy ten stworzeń, chwilkę mi to zajęło, ale znalazłem takie wiertło, że dowierciłem się aż tu. I zobaczcie sami, tu w połowie wiertła jest tego otworku. Zrobiłem je na przykład, żeby tulejkę z tej i z tamtej strony smarowało zaraz. Tutaj w porównaniu do tamtego to był pikuś. Teraz tylko te otworki obgradować. Zrobić gwinty na kalamitki. No, a więc teraz złożymy ten miękki przód. Ja tu już mam prawie wszystko przygotowane, tylko jeszcze te gumy. Ale dobra, to tak, stół posprzątany. Robię też w gumowych rękawiczkach, żeby nie było. Tam mi pisaliście, żeby w nich robić. No. No i tak, od czego tu zaczynamy? Ja zaczynam od tego, że tu mam ten stworzeń drążony. To najpierw tu zrobię, żeby tymi tu i tu, od dołu i od góry, w tych tulejach ślizgowych, zrobię, żeby mi nimi tawot wychodził. A więc tak, najpierw idzie ta sprężyna. Potem ta tutaj jakby podkładka duża. Następnie nasze łożysko oporowe. Ono się składa z dwóch takich misek na to. Tu jest druga. To wtedy wchodzi ta tuleja, która tutaj to się wszystko trzyma, żeby nam nie wypadło. I na koniec przez to wszystko przechodzi ta oś zwrotnicy. I to jest skręcone tymi dwoma nakrętkami. Ja dorobiłem sobie taki klucz. Tu ma te takie kły, dwa. No i tutaj nasza sprężyna.
wkładka, jak ona jest tu lekko wyżłobiona, jak ta, nie wiem, sobie tu obrócę, tu ona jest fajna jeszcze. No teraz to łożysko to ładnie nasmaruję jeszcze. No tam jest to nasze łożysko. Teraz ten element. O, i teraz ogółem możemy, to nam tak mają zrobione, że to w stanie spoczynku normalnie można te nakrętki dać. Także teraz je załapujemy. O dziwo, one nie były zaspawane, a podobno się to często zdarza. Tu na szczęście ani jednym, ani w drugiej zwrotnicy takie coś nie miało miejsca. I chyba nawet kręcą. No, kręcą nawet. No, tak. To trzeba chyba mocno dokręcić. Bo jak to odkręcałem, to to wszystko było w miarę luźne. A raczej nie powinno być. Ta ładnie tulejka nasmarowana. Teraz wchodzi ta nasza guma. Tutaj. Będzie się tu nam opierać, ale jeszcze tamtą drugą tulejkę trzeba przesmarować. Żeby już wszystko było zaraz nasmarowane, a tym tylko się tam pompnie ze 3 razy, żeby już dopełnić wszystkiego. Będzie dobrze. No, to już jest zrobione. Ja tu przesmarowałem tymi kalamitkami i elegancko smar wychodził. Ta tutaj osłona jest też już założona, chyba ją tutaj cybantem zepnę. To trochę mi ciężko, wiadomo, weszło, bo jak się robi osobno tą i tą tuleję, to wiadomo, że idealnie się nie uceluje, ale to się, moment podejrzany, jak będziemy skręcać, to się wyrobi nam, będzie już elegancko. No i tutaj głupia ta osłona, bo tu i tak nam będzie zawsze brud wchodził. Mam nadzieję, że chociaż ona tu nie wypadnie nigdy. To podgrzać i tu wcisnąć. Dlaczego podgrzać? Bo to jest jakiś twardy plastik. Żeby tylko mi nie pękło, bo mam tylko dwa takie. Na jedną i drugą stronę. Ale jak się podgrzeje, to będzie dobrze. No tu już mamy to. Ten tutaj stworzeń nam się już sam przesmarował, jak wbijaliśmy to go. Się tu to wkładaliśmy przez tą tulejkę. Tulejki nam nie wypchnęło, więc widzicie, to nie jest za mocno ciasno, bo jak było mocno przekoszone, to by ją wypchnęło. A jest idealnie na równo. I teraz to. Ogółem to jest porażka. Ma być bardziej z elastycznego plastiku zrobione tam tworzywa, bo tak, żeby to włożyć, to musiałem to nagrzać i tu przeciąć. I nawet teraz też myślałem, że to mi pęknie. Klin wchodzi. Teraz to. Tutaj to nacelować dobrze. Wbić. I tutaj musi nam się ładnie z otworkiem pozakryć. Tutaj śruba nam musi wejść. Śruba 14 wchodzi. Oryginalna śruba tutaj jeszcze ma drobno zdwojny grind. I ja daję tutaj pod łeb śruby zwykłą podkładkę. Pod nakrętkę tutaj nortloki. Są takie z ząbkami podkładki. I jeszcze wiadomo, mocowanie na błotnik. Ja daję je tak. Jedni dają tak. Wtedy jakoś dziwnie odginają to mocowanie błotnika, nie wiem po co. Tak według mnie jest bardziej ładniej. No i nie nadziejemy się nigdy na to. A tak. Tak się nadziejemy, a tak nie.